Prawda jest firmą, która zajmuje się produkcją wysokoprocentowego alkoholu, czyli wódki o bardzo wysokiej jakości. Obroty, jakie generujemy na dzień dzisiejszy i one powiększają się z roku na rok o około mniej więcej 10%, za ostatni rok to było prawie 15 milionów złotych. Przede wszystkim klientem jest klient premium. Chcemy bardzo mocno rozwijać rynki zagraniczne. Chcemy w naszym portfolio, żeby w ciągu 5 lat znalazło się 50 krajów eksportowych. Przystępując do B&I, głównym elementem przekonującym mnie były właśnie te kontakty międzynarodowe i to, że B&I jest na całym świecie. Dla mnie B&I jest przede wszystkim grupą przedsiębiorców, którzy są zweryfikowani i świadczą usługi wysokiej jakości. A drugi element bardzo ważny, że ty jesteś w stanie zaprezentować swoją ofertę tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Cześć, nazywam się tutaj Krzysztof. Dzisiaj moim gościem Krzysztof Liszkowicz, Prawda S.A. Witaj Krzysztof. Jesteś direct managerem Prawdy S.A. Możesz powiedzieć nam, jak wyglądał początek firmy? Witaj Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu. Prawda jest firmą, która zajmuje się produkcją wysokoprocentowego alkoholu, czyli wódki o bardzo wysokiej jakości. Firma istnieje oficjalnie od 2007 roku, jednakże pomysł na firmę i tak naprawdę na produkt powstał kilka lat wcześniej. I zanim założyliśmy firmę, ten produkt już istniał i miał już potencjalnych klientów. Nasza historia założenia firmy i stworzenia produktu jest bardzo ciekawa i inna, odmienna od tych, które są na naszym polskim rynku, ponieważ produkt został zaprojektowany w pierwszej fazie dla klientów w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze zanim została wyprodukowana pierwsza sztuka naszego produktu, to już miał swoich klientów w Stanach Zjednoczonych. Więc zaczęliśmy produkcję w 2007 roku i już wtedy przez pierwsze 2 lata produkowaliśmy tylko i wyłącznie na rynek Stanów Zjednoczonych. Po 2 latach zaczęliśmy rozszerzać naszą dystrybucję o kolejne kraje eksportowe. Drugim krajem było RPA, potem dołączały kolejne kraje, a w 2012 roku dopiero Polska dołączyła jako jeden z kluczowych na dzień dzisiejszy rynków naszego zbytu, jeden z 5 głównych naszych rynków. Mówisz Polska, ale jakie były tak naprawdę początki w Polsce? Jak ty się tutaj odnalazłeś w tym wszystkim, na tym naszym macierzystym rynku? Polska nie została przypadkowo wybrana jako miejsce, gdzie będzie produkowany nasz wyrób, dlatego że naszym produktem, jakim jest wyrób wysokoprocentowo alkoholowy, czyli wódka, jest produktem, który ma najlepszą renomę, jeżeli jest produkowany w Polsce. Dlatego też zapadła decyzja, żeby produkować ten konkretnie produkt tutaj w Polsce, ponieważ zaplecze surowcowe jest najlepsze na świecie. I produkując tutaj produkt, utrzymując wysoką jakość tego produktu, można być konkurencyjnym tak naprawdę na całym świecie. I to nam się na dzień dzisiejszy udaje, bo 30 krajów eksportowych jest wyznacznikiem naszego sukcesu. I również to, że deptamy konkurencji, która jest globalna i bardzo duża, powoduje, że to też świadczy o tym, w jaki sposób my potrafimy działać, funkcjonować i o jakości produktu. To nie jest wcale prosty biznes, ponieważ on ma bardzo wysoką barierę wejścia i początki naszej firmy były trudne, ponieważ jest bardzo dużo formalności do załatwienia, bardzo duże też zabezpieczenie finansowe, które trzeba mieć, żeby rozpocząć tego typu produkcję. Jednakże determinacja i pewność sukcesu spowodowała, że wystartowaliśmy 13 lat temu i do dzisiaj działamy sukcesami. Na 30 krajów eksportujecie swój wysokojakościowy produkt. A kto w tych krajach jest waszym klientem docelowym? W każdym tak naprawdę kraju docelowym klientem jest cała rzesza klientów. Przede wszystkim klientem jest klient premium, taki, który kupuje ten produkt i stać go na to, żeby go kupić i następnie konsumować, ale bardzo często kupowany jest jako produkt na prezent. Naszymi klientami pośrednimi tak naprawdę to są wysokiej jakości hotele 4-5-gwiazdkowe, to są dystrybutorzy alkoholi praktycznie w każdym kraju, tak, to są restauracje, które mają bardzo dobrą renomę i potrzebują produktu, który będzie pasował do ich menu, czyli dobrze przygotowanych dań, które będą dobrze skomponowane i sparowane z odpowiednim alkoholem. Krzysztof, a powiedz nam, ilu klientów obsługujecie w ciągu roku i jak ich segmentujecie? Nasza baza klientów, których regularnie obsługujemy, czyli ta baza aktywnych klientów, na dzień dzisiejszy stanowi prawie 3000 rekordów. Segmentacja naszych klientów jest następująca. W pierwszej kolejności to są klienci eksportowi, oni stanowią wartościowo największą część. Następnie to są w naszym kraju hurtownie, sieci handlowe, hotele, restauracje, ale też naszymi klientami jest konsument docelowy, ponieważ na terenie naszego zakładu w Bielsku-Białej posiadamy sklep firmowy, gdzie każdy może przyjść i
z całego szerokiego portfolio wybrać dokładnie ten produkt, który chciałby zakupić i w ciągu zaledwie paru minut może go otrzymać do własnej ręki. Rocznie obsługujemy 2,5 tysiąca zamówień, z czego 1/5 to są zamówienia eksportowe, aczkolwiek jednostkowa wartość zamówienia eksportowego jest dużo większa niż jednostkowa zamówienie oczywiście krajowe, bo to jest całkowicie inna skala. Eksportujecie alkohol, w Polsce również sprzedajecie, ale kto jest Twoim największym klientem? Nie mamy jednego największego klienta. Mamy Wielką Piątkę, tak to nazywamy. I w zakresie tej Wielkiej Piątki znajdują się takie kraje jak Stany Zjednoczone, RPA, Izrael, Brazylia oraz Polska. To jest nasza Wielka Piątka, to są te kraje, które przynoszą największy obrót na dzień dzisiejszy. Jednak nie pomniejszałbym udziału pozostałych 25 krajów, które są w naszym portfolio klientów, dlatego że oni generują nieco mniejsze zyski, ale sumarycznie ich obrót stanowi zdecydowanie większą wartość niż te 5 krajów razem sumowanych. Który kraj chciałbyś dołączyć do swojego portfela? O ile nie wiemy dokładnie, który kraj nam się uda zdobyć, ale mogę powiedzieć, że obecnie pracujemy nad 4 krajami, które chcielibyśmy zdobyć. Rozmawiamy z 6, ale mam nadzieję, że do krajów, które dołączą do naszego portfela klientów, będzie Rumunia, Turcja, Dominikana oraz Meksyk. Dominikana i Meksyk to są takie troszkę odległe regiony. A możesz nam powiedzieć, jak wygląda zdobywanie takiego kraju czy kontaktu tego docelowego? Możliwości zdobywania takiego kraju są dwa sposoby tak naprawdę zdobywania takiego klienta eksportowego nowego. Pierwszą metodą, bardzo żmudną i czasochłonną, to jest dokładny research rynku, sprawdzanie, jaki są dystrybutorzy, jaki mają potencjał, z którymi warto rozmawiać. Następnie wykonuje się cold calling, który jest najcięższym elementem tej pracy. I to jest pierwsza metoda. Druga metoda jest metoda rekomendacji. Jeżeli jest ktoś, kto na rynku pracuje, funkcjonuje i jest w stanie nam pomóc na tym rynku zaistnieć, to taka metoda zdobywania nowego rynku sportowego jest dużo bardziej skuteczna i skraca pod względem czasowym bardzo ten proces zdobywania. Dlatego my bardzo nastawiamy się na zbudowanie kontaktów biznesowych, które mogą na całym świecie nam pomóc rozwijać nasz biznes. Krzysztof, przekazałeś nam sporo ciekawych informacji, na ile krajów eksportujesz, gdzie chciałbyś też eksportować, ale czy mógłbyś nam powiedzieć, które zlecenie było dla Ciebie może największe lub też najciekawsze? Zlecenie najciekawsze, które do tej pory otrzymaliśmy, to było zlecenie stworzenia dedykowanego produktu dla klienta pod naszym brandem, pod naszą nazwą, tak? I jest to klient w postaci kraju, jakim jest Izrael. Mamy tam dystrybutora, z którym współpracujemy od bardzo wielu lat. Oni potrzebowali produkt, który będą konsumować w okresie ich święta Paschy. Jest to takie święto, które jest bardzo mocno restrykcyjne i w związku z tym produkt, który należy stworzyć pod to dokładnie święto, wymaga bardzo dużo restrykcji i certyfikatów. O tyle to ciekawe jest zlecenie, że ten produkt dla nich, który oni od nas kupują jako jedyni na świecie, produkujemy tylko i wyłącznie raz w roku. Jest on produkowany przez tydzień czasu pod ścisłym nadzorem Rabinatu Polskiego. Jest to o tyle ciekawe, że taki produkt z takim certyfikatem kosher for Passover, jesteśmy jako jedni z nielicznych w Polsce, którzy taki certyfikat otrzymują, a z tego, co się zorientowałem i z informacji, które posiadam, jest to jedyny produkt na świecie z naszej branży, produkt wysokoprocentowy alkoholowy, który posiada dokładnie taki certyfikat kosher for Passover. Powiedzmy, że urodzi mi się taka koncepcja, że chciałbym stworzyć swoją linię wysokoprocentowego alkoholu. I czy Ty jesteś w stanie podjąć tego wyzwania, że opracujemy od początku, od koncepcji, jaki to ma być alkohol, jaka butelka, w jakich ilościach, żeby to trafiało też do moich klientów, których sobie gdzieś opiszemy? Od mniej więcej 1,5 roku rozbudowujemy usługę w zakresie właśnie private label B2B. I tutaj to jest bardzo dobre pytanie, które zadałeś, bo jest niewiele firm w Polsce, które to realizuje, a my jesteśmy jedną z nich. Jeżeli przyjdziesz z własnym konceptem i będziesz chciał, żebyśmy razem z Tobą przepracowali temat i chciałbyś wprowadzić na rynek krajowy bądź zagraniczny swój własny produkt, tak, my to możemy zrobić z Tobą. Tutaj zaczynamy tak naprawdę rozmowę od absolutnego minimum w postaci 100 butelek, bo to może być produkt, którym chciałbyś sygnować Twoją własną markę, firmy, którą reprezentujesz i możesz chcieć swoim klientom wręczyć Twój własny trunek. I tak, my takie zlecenia również realizujemy. Okej, czyli na przykład jeżeli byłbym dużą firmą, która obsługuje, tak jak powiedziałeś, minimum takich 100 klientów i chciałbym ich nagrodzić, czy podziękować za dotychczasową współpracę, zaprojektujemy
butelkę, smak i możemy to dalej wdrożyć. Czy również tam może być mój grawer, czy jakieś życzenia specjalnie z mojej firmy? To jest produkt dedykowany pod Ciebie. Tak naprawdę tam w ogóle się nie musi znaleźć nasze logo. Tam się znajdzie dokładnie to, czego będziesz chciał. Oczywiście trzymamy się pewnych restrykcji związanych z przepisami prawnymi, jakie dotyczą tego typu produktów. Jednakże podam Ci przykład dwóch ciekawych firm. Jedna to jest firma, która zaprojektowała produkt i produkuje go u nas mniej więcej w ilościach 2000 sztuk w skali roku i to jest produkt, który dają swoim kontrahentom, tak? W szczególności w okresie Bożego Narodzenia w podziękowaniu za całoroczną współpracę. A druga firma, z którą współpracujemy, jest to pięciogwiazdkowy hotel, który zaprojektował własny produkt, ma własną etykietę, własną nazwę i to jest produkt, który wykorzystują cały czas i wiedzą dobrze o tym, że to jest produkt wysokiej jakości również, dlatego mogą ten produkt oferować w swoim hotelu podczas wesel, konferencji czy spotkań integracyjnych. Krzysztof, ja chciałbym bardzo podkreślić jakość Twojego produktu, bo nie ukrywam, miałem okazję degustować i tutaj faktycznie mogę potwierdzić. Natomiast macie też alkohol smakowy. Pierwszym produktem, pierwszą odmianą prawdy klasycznej to była prawda espresso, która zawiera w sobie ekstrakty kawy arabiki i robusty. W związku z tym powoduje, że one są na tyle intensywne i ciekawe w zapachu, jak i w smaku, że panie bardzo chętnie je konsumują, dużo lepiej przyswajają niż klasyczną prawdę. Oprócz klasycznej prawdy, prawdy espresso, mamy jeszcze 8 innych smaków. Jest to m.in. raspberry, czyli malina, jest również brzoskwinia, cytryna, ananas, kokos i jeszcze kilka innych smaków, ale te, które są najbardziej doceniane przez konsumentów, które są porównywane z konkurencją i wygrywają bezwzględnie, to jest ananas, kokos i malina. To są trzy takie najciekawsze smaki, które powodują efekt wow, ponieważ ktoś, kto konsumuje ten produkt, to nie może tak smakować. To się nie może sprawdzić i wtedy podczas degustacji się okazuje, że jednak ma tą wartość bardzo wielką. Krzysztof, mówisz smak. Czasami zdarza się tak, że kupujemy ten alkohol, wkładamy go do lodówki i taki wyciągamy bardzo zmrożony. Czy to robimy poprawnie, czy inaczej powinno się tą wódkę degustować? Bo mówimy tutaj o wysokiej jakości, więc może jak poprawnie skonsumować ten trunek? Bardzo się cieszę, że to pytanie padło, ponieważ wielu z nas popełnia klasyczny błąd, wkładając ten produkt do zamrażarki. I oczywiście, jeżeli mamy kiepskiej jakości produkt, to tak powinniśmy zrobić. Wtedy niwelujemy wszystkie efekty uboczne, łącznie podczas degustacji i konsumpcji tego produktu. Ale jeżeli ma się produkt wysokiej jakości, to należy go włożyć do lodówki. Konsumowany w temperaturze 5 do 8 stopni powoduje, że czujemy wszystkie walory tego produktu, które są w nim ukryte i zostały w nim zaprojektowane. Wtedy można się delektować tym wyjątkowym smakiem naszego produktu, jakim jest prawda. A powiedz mi, Krzysztof, jak budować świadomość klienta, konsumenta odnośnie Waszej wysokiej jakości produktu? My to robimy przede wszystkim w sposób, nazywamy to marketing degustacyjny. Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na takie spotkania i dedykowane degustacje, gdzie jesteśmy w stanie o produkcie opowiedzieć, ale też klient, konsument jest w stanie go zdegustować, żeby zobaczyć, że to, o czym my opowiadamy, to, co wyrażamy w słowach, faktycznie ma odzwierciedlenie w jakości tego produktu podczas jego konsumpcji. Dużo eksportujecie, sprzedajecie na rynku rodzimym. Jaka jest skala Waszej sprzedaży? Obroty, jakie generujemy na dzień dzisiejszy i one powiększają się z roku na rok o około mniej więcej 10%, za ostatni rok to było prawie 15 milionów złotych. Krzysztof, a gdzie można nabyć Twoje produkty? My jesteśmy z naszą dystrybucją dosyć szeroko, jeżeli chodzi o rynek polski, bo można nas znaleźć w sieciach handlowych, m.in. w Auchan, jak i Intermarché. We wszystkich dobrych sklepach specjalistycznych alkoholowych, tam nasz produkt się znajduje. Oczywiście można go również nabyć u nas w sklepie firmowym. Firma, eksport, rodzimy produkt. A kto tak naprawdę o to wszystko dba u Was w firmie? Wiem, że pracownicy, a ilu ich jest? No bo popatrz, i mogę sam zaprojektować, i Wy sami robicie, i walory smakowe, no i musi być dział, który zajmuje się też eksportem. Jak duża jest firma? Wbrew pozorom firma nie jest, jeżeli chodzi o ilość zatrudnień pracowników, bardzo duża. Mamy 23 osoby, które pracują w zakładzie produkcyjnym i to jest zarówno sprzedaż eksportowa, jak i sam proces wytwarzania produktu. 12 osób dodatkowo jest na sprzedaży krajowej, ale gdybyś mnie zapytał, kto jest kluczowymi osobami w naszej firmie, to bezwzględnie jest to dział i osoby, które tworzą technologię. To są osoby, które mają wieloletnią wiedzę i doświadczenie w tym, jak tworzyć produkty. Stawiane są przed nimi cały czas nowe wyzwania i to one mają najtrudniejszą pracę do wykonywania. Cała reszta pracy tak naprawdę jest pracą odtwórczą, a dlatego mamy tak niewielką ilość osób zatrudnionych, ponieważ
proces produkcji jest bardzo mocno zautomatyzowany, w związku z tym nie ma tam bardzo dużo pracy ręcznej, aczkolwiek bardzo mocno nastawiamy na kontrolę jakości naszych produktów, zarówno tego produktu, który jest w środku butelki, jak i na zewnątrz, ponieważ jest to produkt premium. Wszystkie generalnie produkty, które wytwarzamy, są bardzo wysokiej jakości i każdy produkt schodzący z linii produkcyjnej, zanim zostanie zapakowany do kartonu zbiorczego, jest oglądany. Już tego żaden automat nie robi. Kontrola jakości każdego produktu musi być i to jest kolejny element nas bardzo mocno wyróżniający. Ale dział technologiczny, który może stworzyć dla Ciebie ofertę Twojego produktu, który sobie wymarzysz, o takim smaku, jaki sobie wymarzyłeś, to jest największa wartość naszej firmy. Powiedz nam, czym się wyróżniacie na tle konkurencji? Wyróżniamy się, jeżeli chodzi o produkt, tym, jaki mamy design naszych produktów, jakie mamy zaprojektowane opakowania oraz to, co znajduje się w środku w butelce. To jest najwyższa jakość produktu. Ale na tle konkurencji i tak naprawdę na tle innych firm w Polsce wyróżniamy się jeszcze kilkoma innymi elementami. Przede wszystkim nasza firma, my to nazywamy, że jesteśmy rodziną i tak naprawdę jesteśmy rodziną. W naszej firmie, w samym zakładzie produkcyjnym, gdzie pracują 23 osoby, są 3 małżeństwa, a 1/3 naszych pracowników są ze sobą w jakiś sposób spokrewniona. I to są ludzie, którzy pracują od nas naprawdę bardzo długo. Więcej niż połowa naszych pracowników pracuje od samego początku istnienia firmy. Wyróżniamy się również zaangażowaniem i wyróżniamy się również podejściem, które mamy do tego, jak pracujemy każdego dnia, ponieważ jedną najważniejszą zasadę, jaką mamy, to jest taka, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z każdej porażki, z każdej sytuacji kryzysowej szukamy tych słabych stron, które staramy się albo wyeliminować, albo z nimi żyć, ale szukamy przede wszystkim tych mocnych stron, które możemy wykorzystać i je eksplorujemy bardzo mocno. To jest bardzo ważna wartość. My jesteśmy każdego dnia pozytywnie nastawieni do tego, co przyniesie kolejny dzień i od wielu lat już bardzo mocno się rozwijamy. To powoduje, że jesteśmy konkurencyjni, atrakcyjni, a coraz bardziej rozpoznawalni. Wysoka jakość, dobry produkt. Czy na arenie lokalnej, czy też międzynarodowej otrzymaliście jakieś wyróżnienia, nagrody, która jest dla Was znacząca? Tak, regularnie bierzemy udział w konkursach, ale bierzemy udział w konkursach tylko tych, które są konkursami uznanymi i są międzynarodowymi. I tutaj na tym tle mamy duże sukcesy. Jednym z takich, którymi ja się chwalę najbardziej, jest on dla mnie cenny, to jest konkurs IWSC w Londynie, gdzie Londyn, przynajmniej w Europie, jest takim uznawanym miejscem, gdzie w naszej branży się wszystko rozwija i tam otrzymaliśmy złoty medal. I to jest takie wyróżnienie, które mówi o tym, że nasz produkt jakościowo jest bardzo dobry, ale w degustacji jest również wyróżnikiem wśród innych produktów. Ta nagroda mówi o tym, że to jest produkt najwyższej jakości, że warto po niego sięgnąć, bo wielu jurorów, którzy testowali i degustowali ten produkt w ciemno, tak to się nazywa oficjalnie, stwierdziło, że tak, to jest produkt najwyższej jakości i warto go zdegustować. Chciałbym Cię zapytać o dalszy rozwój firmy. Jakie masz plany? Nasze plany na rozwój, one sięgają aż 5 lat. Przede wszystkim chcemy bardzo mocno rozwijać rynki zagraniczne. Chcemy w naszym portfolio, żeby w ciągu 5 lat znalazło się 50 krajów eksportowych, a nie 30. Chcemy, żeby ta ilość krajów eksportowych wzrastała o co najmniej 4 kraje co roku. Jednocześnie chcemy bardzo mocno wzmacniać naszą pozycję na rynku krajowym, rodzimym, bo tutaj też widzimy bardzo dużą wartość tego. Jednocześnie rozwijamy bardzo mocno też dział rozlewu private label i rozlewu również produktów dla sektora B2B. To są też takie sektory naszej firmy, które my możemy wykorzystywać, eksplorować i one też przynoszą dużą wartość. Krzysztof, a chciałbyś więcej eksportować, czy na rynku naszym rodzimym chciałbyś sprzedawać swój produkt? Nasz rynek rodzimy jest bardzo dobrym rynkiem. Ze względu na to, jaka jest nasza historia, jaka jest nasza kultura i produkt, który my wytwarzamy, jest częścią naszej polskiej kultury. Więc istnienie na polskim rynku ma dla nas bardzo duże i kluczowe znaczenie. My tutaj poszerzamy grono naszych klientów. Właśnie w ten sposób budujemy rozpoznawalność marki również, między innymi dlatego, że jesteśmy członkiem BNI, ale świat jest na tyle duży, że trudno by było omijać i nie wykorzystywać tej szansy, jaką jest zdobywanie nowych rynków eksportowych. Czy w jakim stopniu BNI jest tu w stanie pomóc firmie w realizacji tego planu? Przystępując do BNI-a, głównym elementem przekonywującym mnie do tego, że przystąpić do tej organizacji, były właśnie te kontakty międzynarodowe i to, że BNI jest na całym świecie. I właśnie poprzez łamanie barier językowych, kiedy będziemy w stanie znaleźć
pomocną rękę w danym kraju jednego z członków BNI, który będzie nam w stanie te bariery językowe przełamać, to jest ta największa wartość, która dla nas stanowi bycie członkiem organizacji BNI. Napomknęliśmy tutaj coś o BNI, ale jestem ciekawy, czy możesz się podzielić swoją historią, jak to było, twój pierwszy kontakt, kto cię zaprosił, jakie miałeś wrażenie? Mój pierwszy kontakt z BNI to był post na LinkedInie na temat porannego spotkania się przedsiębiorców z regionu bielskiego. Ten post był na tyle ciekawy, zrobiony dodatkowo bardzo ładne zdjęcie, które było umieszczone, że na tyle mnie zaciekawiło, że poprosiłem o możliwość spotkania się. Wtedy byłem pierwszy raz na spotkaniu BNI i zobaczyłem tą wartość, jaką jest uczestniczenie w spotkaniach z przedsiębiorcami. Nie tylko dzielenie się kontaktami, które się posiada w swoim portfolio, ale też opowiadanie zarówno o biznesach, które się robi, opowiadanie o historiach własnej firmy, ale też to, co jest dla mnie fajne i ciekawe, to jest to, że przedsiębiorcy się nawzajem wspierają w rozwiązywaniu problemów, które oni posiadają. I to był pierwszy mój kontakt z BNI. Ciągnę ten wątek troszkę dalej. Wiem, że byłeś w Bielsku na pierwszym spotkaniu. Później nastała myśl, okej, przyłączyć się czy nie przyłączyć? Tak, to prawda. Ja generalnie miałem bardzo jasno postawione cele, dlaczego miałbym przystąpić do tej organizacji, co by się musiało stać i moje oczekiwania były bardzo proste. Przede wszystkim muszę odwiedzić grupę klasy premium i taką grupę odwiedziliśmy w Krakowie i to było, jeżeli dobrze pamiętam, w październiku zeszłego roku. Następnie zdecydowałem się o tym, żeby przystąpić do organizacji BNI i wziąłem udział w konferencji międzynarodowej, która była dla mnie jednym z elementów kluczowym, żeby przyłączyć się do organizacji. Krzysztof, może dwa słowa o tej konferencji międzynarodowej. Miałeś obraz raz spotkań, które są lokalnie na naszym rynku, czy to w Bielsku, czy w Krakowie, a później następuje duże wydarzenie, konferencja międzynarodowa, gdzie są przedsiębiorcy z całego świata. I jakie to wrażenie na Tobie wywarło? Bardzo dobre wrażenie i ogromne wrażenie na mnie wywarło, ile osób i ile członków BNI ma na całym świecie. I tutaj kontakty, które zdobyłem na tej konferencji były bardzo ciekawe, bardzo pomocne i będę z nich na pewno w przyszłości korzystał. Nie wszystkie rynki, które były obecne na tej konferencji są naszymi rynkami docelowymi, ale prędzej czy później się nimi staną. Ale co było bardzo ciekawe na tej konferencji międzynarodowej, poznałem bardzo dużo przedsiębiorców naszych krajowych, których prawdopodobnie bym nie poznał, gdyby na taką konferencję nie pojechał. I to było bardzo ciekawe, ponieważ poznałem tam osoby, z którymi obecnie albo wymieniam się rekomendacjami, albo stworzyliśmy jakieś biznesy, albo jesteśmy w kontakcie, bo to są branże pokrewne. Z BNI już jesteś jakiś czas związany. Otrzymałeś i dałeś też dużo rekomendacji. A mógłbyś powiedzieć nam o takich dwóch najciekawszych rekomendacjach, które otrzymałeś? Bardzo ciekawe dwie rekomendacje, tak naprawdę mające dla mnie największą wartość. To przez bardzo długi okres czasu starałem się umówić na spotkanie w salonie Ferrari w Katowicach. Było to absolutnie niemożliwe. Poprzez Twój kontakt udało mi się umówić na spotkanie. Omówiłem pewne możliwości dalszej współpracy z salonem Ferrari i to miało dla mnie ogromną wartość. Tak naprawdę nie tyle co materialną, co łączenie tych dwóch marek, marki premium naszego produktu i globalnej marki premium, jakiej jest Ferrari. Dla naszej marki ma bardzo duże znaczenie. Drugie bardzo ciekawą rekomendacją, jaką otrzymałem, jest to rekomendacja do jednego z pięciogwiazdkowych hoteli, który na bazie tej rekomendacji zaczął u nas produkować swój własny produkt. I to tak naprawdę spowodowało, że uwierzyliśmy w moc tworzenia dodatkowej usługi, jaki jest rozlew B2B na rynku krajowym dla hoteli i restauracji. I na bazie tego zaczęliśmy rozwijać tą usługę. Ciekaw jestem takiej dobrej Twojej wskazówki dla przedsiębiorcy, który tak naprawdę stoi teraz przed decyzją wejść do organizacji, nie wejść, chce, a boi się. Jaka byłaby Twoja dobra rada? Przede wszystkim trzeba sobie postawić jasne cele i zobaczyć, czy te cele można zrealizować poprzez organizację. Dokładnie to samo zrobiłem ja i w związku z tym nie miałem żadnych obiekcji co do tego, że chcemy do tej organizacji przystąpić. Należy pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy tak naprawdę, że BNI jest to organizacja, która ma bardzo dużo przedsiębiorców sprawdzonych i przedsiębiorców zweryfikowanych, a przedsiębiorcy mają znajomości u innych przedsiębiorców, mają całą listę swoich dostawców, jak i klientów, co powoduje, że sumarycznie jest to po prostu ogromna baza kontaktów, z których można korzystać i można umówić się na spotkanie w miejscu, do którego do tej pory nigdy nam się nie udało umówić. BNI to nie tylko rekomendacje, to też i szkolenia, to też i nauka. Czy udało Ci się coś wdrożyć, z czym miałeś dostęp czy styczność w BNI, przełożyć do swojej firmy? Tak, ja w tej kwestii wyniosłem z organizacji BNI dwie bardzo duże wartości. Po pierwsze, jako osoba wbrew pozorom nieśmiała, nauczyłem się networkingu.
spotkania z przedsiębiorcami, z gośćmi, którzy są na naszych spotkaniach, powoduje, że po pierwsze umiesz się zaprezentować, po drugie łamiesz tą barierę, jaką jest właśnie ta nieśmiałość i przywitasz się z każdym, opowiesz o swoim biznesie i jesteś w stanie dalej kontynuować rozmowę. A druga wartość, którą tak naprawdę z BNI-a przeniosłem do firmy, to jest słowo rekomendacja. Bo rekomendacja jest dla mnie na tyle mocnym słowem, że zaaplikowałem je do naszej firmy, dlatego że gdybyś mnie zadał pytanie, czym jest rekomendacja, to rekomendacja jest niczym innym jak przedstawienie mi jako przedsiębiorcy, który świadczy dobrej jakości usługi lub produkty. Więc jeżeli my w naszej firmie poszukujemy jakichś dostawców, jakichś usług lokalnych, czasami mniejszych, stolarza, malarza, tynkarza i tak dalej, to pierwsze pytanie, które zadaję naszym pracownikom, czy możecie mi kogoś zarekomendować? I jest to na tyle mocne słowo, że osoby w firmie wiedzą o tym, że skoro rekomendują, to wiedzą, że ta osoba jest sprawdzonej jakości i mogą ją polecić, że jeżeli wykona dla nas usługę, to usługa będzie dobrze wykonana. Krzysztof, powiedziałeś słowo networking. Co wyróżnia networking w BNI takich innych? No bo ty jako przedsiębiorca podejrzewam, że bywałeś na różnych spotkaniach. My przede wszystkim wiemy w BNI o tym, że na samym początku nie próbujemy sobie niczego sprzedać, a przede wszystkim o sobie opowiadamy, bo niestety w innych organizacjach, w innych eventach, w których brałem udział, to wygląda to całkowicie inaczej. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Liszkowicz, ja tutaj chciałem Ci zaoferować produkt, który sprzedaję, ile możesz go kupić ode mnie? U nas w organizacji, w BNI tak to nie wygląda i to ma bardzo dużą wartość, ponieważ jesteśmy nastawieni na rozmowy, na pomaganie sobie nawzajem, a nie sprzedawanie sobie nawzajem i to ma naprawdę dużą wartość, bo to bardzo dużo czasu oszczędza. A czym dla Ciebie dzisiaj jest BNI i komu mógłbyś rekomendować BNI? Odwrócę pytanie, komu bym nie rekomendować BNI? Jak się już kiedyś na tym pytanie zastanawiałem, to ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Ja nie wiem, kto mógłby nie skorzystać tak naprawdę na przyłączeniu się do naszej organizacji BNI, ponieważ odpowiadając jednocześnie na pytanie, czym dla mnie jest BNI, dla mnie BNI jest przede wszystkim grupą przedsiębiorców, którzy są zweryfikowani i świadczą usługi wysokiej jakości. To jest pierwszy element, a drugi element bardzo ważny, jest to ogromna lista kontaktów, które mogą pozwolić Ci wejść do takiego potencjalnego klienta, do którego Ty nie jesteś w stanie wejść czasami ze względów formalnych, a czasami ze względów pewnych innych barier. Jednak mimo wszystko ocieplenie kontaktu może powodować, że Ty jesteś w stanie zaprezentować swoją ofertę tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Krzysztof, bardzo Tobie dziękuję za wywiad, za poświęcony czas. Moim gościem był Krzysztof Liszkowicz, Direct Manager Prawdy Wódki, Bielsko-Biała. Krzysztof, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, Krzysztof, za zaproszenie do tego wywiadu. To była ogromna przyjemność podzielenia się swoją wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje firma oraz tego, jak można skorzystać z BNI.